Krótko Tak to mówiąc, wyglądało. zestresowani rodzice, zestresowane dziecko, Dokładnie. zestresowani lekarze być Tak. może. Tutaj było inaczej, tak? Bo wszyscy od początku wiedzieli, jak do tematu Tutaj podejść. to było tak wszystko zagadane, że nie wiadomo co i jak, kiedy się zdarzyło, wszystko zostało zrobione. Tak to wyglądało. Teraz Bartek, nie wiem, czy się nam uśmiechnie, czy nie. W każdym razie też jest po usunięciu. Uśmiechniesz Po usunięciu widać uśmiech uśmiechnie promienny. się. Bartek się często uśmiecha, Tak, także tutaj bardzo często. teraz zwłaszcza widać, że jest po usunięciu zębów. To było trudne też doświadczenie, żeby mu te zęby usunąć? Tutaj nas lekarz udzielił zaskoczenia, bo zaczął go badać. Więc my byliśmy przygotowani wraz z mężem na to, że będzie on badany, a za chwilę nam pokazuje na ręce, że jednak ząbki już są. Nikt nawet się nie zorientował kiedy. To są zęby, które się ruszały, więc. Bardzo się ruszały i bałam się, że po prostu wypchnie to albo językiem, albo rękoma, bo sobie wkłada też różne rzeczy do buzi. No bałam się, że się przykrztusi tym po prostu. Trzeba było wyrwać. No to o tym obowiązku powiedzmy coś jednak, jak o te ząbki dbacie, bo też jest trudniej, prawda? Tak samo jak trudniejsza jest wizyta u stomatologa w przypadku Bartka niż w przypadku no być może innych dzieci, chociaż to też z No dziećmi tak. różnie, no ale mimo wszystko jednak wymaga tego szczególnego podejścia, o czym powiedzieliśmy. No to jednak ta dbałość codzienna o zęby też jest trudniejsza w jego przypadku. Bardzo trudno było mu się przekonać do tego, żeby dać sobie myć zęby. Bardzo trudno. Trafiliśmy w końcu na taką większą szczoteczkę, gdzie i mniejsza, i większa szczoteczka, gdzie pozwala sobie, bardziej mężowi sobie pozwala. Więc Tata wypracuje. codziennie zęby myje. Tata codziennie zęby myje. Obowiązek tatusia. Tak? Tak. I bardzo sobie pozwala fajnie. Coraz częściej i coraz lżej nam to po prostu wszystko wychodzi, że w każdy zakamarek praktycznie możemy wejść tą szczoteczką. I No wybór i odpowiedniej szczoteczki to też jest ważne. Też jest ważne, tak. No i oczywiście też jest problem z tym, żeby później to wszystko wypłukać, bo normalna osoba to weźmie wodę i wypłuka u niego no, pieluszkę na palec, troszkę wyczyścimy, a jeśli nie, no to oczywiście bierę ssaka, żeby on tego nie połykał, bo mu myjemy normalną pastą dla dorosłych, taką nam zalecił lekarz, więc odrobinkę tej pasty po prostu taką myjemy, nie dla dzieci, tylko dla dorosłych. Czyli to jest też tak, że trzeba zwracać na to uwagę, no Bartek ci nie powie, że go boli, prawda? Więc jeżeli jest szczoteczka za twarda, to też musiałaś sama zwrócić uwagę, czy No dziąsła nie tak, no bo krwawią, czy nie otwierał buzi, jakby go bolało, czy tam te dalsze ząbki wychodziły, to po prostu nie otwierał nam buzi, albo zagryzał w tym miejscu, więc na pewno go te dziąsła bolały. Bo to, jeżeli mówimy o tym, że Bartek ci nie powie o tym, kiedy go boli, no to nie powie ci też, jeżeli coś się dzieje niedobrego, jeżeli go zęby bolą. Czy to widać po nim, czy staracie się kontrolować na tyle często te zęby, żeby wychwycić problem jeszcze przed ewentualnym leczeniem? Znaczy tutaj w hospicjum staramy się być raz do roku, żeby zbadać. Bartuś ma taką tendencję bardzo dużą do osadu kamienia na ząbkach, więc też nie wiadomo, co pod tym kamieniem po prostu się znajduje. A też chodzimy do ortodonty, bo musimy, ma problemy ogólnie z dolną szczęką, bo ma mniejszą, mniej miejsca, więc tam jesteśmy praktycznie też co miesiąc. I też pani doktor mówi, że jak coś się dzieje, to po prostu, żeby zareagować, więc po prostu przyjeżdżamy tutaj. Czyli nie zdarzyła się jeszcze taka sytuacja, żebyście musieli z bólem zęba Na spieszyć szczęście się? nie i miejmy nadzieję, że to Że nigdy nie. nie Dzięki nastąpi. temu, że jest pod Tak, stałą pod stałą kontrolą, kontrolą. dokładnie. Natomiast, czyli nie widać właściwie po nim, że on jakieś No praktycznie po tym zgłasza. myciu ząbków, jeśli w danym miejscu go boli, to po prostu od razu przygryza szczoteczkę. To nie jest forma zabawy, bo on wie, że to nie jest forma zabawy i my też wiemy o tym, więc jak go po prostu coś zaboli, to wtedy przygryza szczoteczkę. Tak to wygląda u niego. Jest chętny do mycia zębów? Tak. Już tak. Nie ma z tym problemu. Już na szczęście tak. Początki były trudne, ale teraz już. No bo na początku to nie chciał nawet pewnie buzi otwierać otworzyć, buzi. dokładnie. Albo tylko te przednie ząbki można było mu myć, a tam dalej było gorzej. Co byś mogła poradzić rodzicom? O co powinni zadbać, o czym pamiętać? Przede wszystkim o to, żeby naprawdę zwracać uwagę na to, aby te ząbki były myte, żeby nie odpuszczać, żeby nie mówić sobie, a jutro umyjemy, nic się nie stanie. Nie, zębki powinny być myte, powinny być czyszczone.
powinno się chodzić na te kontrole, bo im więcej tych kontroli będzie, tym mniej będzie tych sytuacji bolących, bo lekarz to po prostu wychwyci. No i żeby chodzić do takich miejsc, gdzie po prostu to wszystko jest przygotowane pod względem właśnie dzieci albo osób niepełnosprawnych, żeby było podejście, a nie pójść w miejsce dla zdrowych ludzi i lekarz nie poradzi sobie po prostu nawet z otworzeniem buzi. A jedno z takich miejsc jest właśnie przy ulicy Odmentowej 4 w Krakowie. I tutaj był leczony Bartek tak. I zachęca. I myślimy, uśmiechem że będziemy promiennym. Dalej. Dziękujemy Wam bardzo.